Dzień dobry, nazywam się Aleksander Karycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić naszą tutaj kuracjuszkę, która odbyła nas dwutygodniowy turnus. Tutaj chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem. Pani tutaj nas długo oglądała, w końcu się zdecydowała, więc proszę opowiedzieć, jak Pani terapia wyglądała. Moje nazwisko Wiesława Tomczak, jestem od 2 tygodni w Siewodzicach w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. I to, co tutaj przez ten okres 2 tygodni doświadczyłam, nigdy bym sobie nie wyobraziła, że tak można prowadzić takie terapie w taki sposób niezmiernie precyzyjny, niezmiernie dokładny, profesjonalny. Placówka jest prowadzona w niezwykle dokładny sposób. Administracyjnie wszystko jest precyzyjnie zadbane. Nie ma żadnych oczekiwań przed kolejnymi zabiegami, przed gabinetami. Pacjenci są zadowoleni, w sumie wszyscy, tak jak widać. Te zabiegi, które są przeprowadzane, wykonywane są przez niezmiernie wyszkolony personel. Personel, który ocenić mogę 100%, że nie są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie formalnie wykonują swoją pracę, ale rzeczywiście są utalentowani. Bo to się czuje, to się wie po zabiegach, czy dany człowiek on to robi w sposób tylko taki administracyjny, czy on to wykonuje w sposób niezmiernie, jakby z ogromnym zaangażowaniem. Rzeczywiście, wszyscy zatrudnieni ludzie, nie mogę wskazać lepszych czy gorszych, bo czy to masaże, czy to zabiegi fizjoterapeutyczne, elektrostymulacja, czy cokolwiek innego było robione, to potrafię to ocenić, bo mam ogromne doświadczenie przecież i wiek. Już mam 70 lat, także wiele rzeczy w życiu człowiek dotknął i zobaczył. Pracowałam 25 lat w szpitalu, więc rzeczywiście placówka prowadzona jest w sposób wybitnie dobry. Państwo tutaj prowadzący są przy nas stale. Widujemy się non-stop. Szef, pan Aleksander Karecki, jest człowiekiem z charyzmą. Potrafi jakoś zachęcić człowieka, zaangażować nawet do takich zabiegów, do których masz obiekcje i boisz się, czy coś takiego. Mówimy o hartowaniu i o beczce. Kiedy ja miałam rzeczywiście jakiś lęk przed tym, no ale pana łagodna perswazja i umiejętność w zachęceniu pacjenta spowodowało, że wielokrotnie już skorzystałam z tego zabiegu i rzeczywiście jest wspaniały, jest dobry, tylko tyle, że człowiek ma pewne opory, ponieważ się nie zetknął z wieloma rzeczami. To, co tutaj się robi, jest niepowtarzalne. Nie ma w Polsce żadnej placówki, która by to zrobiła w taki sposób i tak przepięknie miała to zorganizowane i takich fachowców do wykonania takiej. Jest to pewna sztuka, jest to umiejętność wykraczająca poza standardy, poza normalne, tradycyjne zabiegi, które się otrzymuje, czy to w szpitalu, czy w różnych przychodniach, jak chodzi o tego typu metody. Co daje coś takiego? To daje odbudowę, to daje regenerację, to już po kilku dniach człowiek się czuje całkowicie inaczej, aniżeli przyszedł. Mnie dotyczyły takie rzeczy jak, powiedzmy, to toksyczne zanieczyszczenie organizmu, co ma większość ludzi, prawie każdy z nas, bo żyjemy w środowisku i w świecie, kiedy i żywność, i woda, i cała przyroda, to wszystko już jest toksycznie zanieczyszczone w jakimś tam sensie. I w związku z tym te toksyny kumulują się w organizmie człowieka, a większość chorób, większość dolegliwości to są toksemie. Czyli te zanieczyszczenia, te zatrucia toksyczne. Jeżeli tutaj w tej placówce przepięknej robi się tak dobre odtruwanie organizmu poprzez najważniejsze organy, jakim jest wątroba, jakim są nerki i tak dalej, no to rzeczywiście uzyskuje się te poprawy samopoczucia, te sukcesy i to, że ludzie są zadowoleni, bo dobrane są w taki sposób te wszystkie zabiegi, niezmiernie dużo ich jest w ciągu dnia, więc może to dla niektórych z Państwa być takim hamulcem, no ale Państwo tu wykorzystują za te jakieś pieniądze, które tu zostawimy, na pewno nie aż tyle, żeby nie było to warte, tak dużo tych różnych rodzajów zabiegów, że ja teraz nie wiem dokładnie, nie potrafię zliczyć, jak dużo zabiegów różnych Państwo tutaj wykonujecie, ale około 40, może 50. Około 50 różnych metod stosujemy, zabiegi trwają od rana do wieczora. Od rana do wieczora. Dziennie to jest około 10-12 nawet zabiegów możemy tutaj zdążyć Państwu zrobić, pomimo tego oczyszczania i innych rzeczy, które wykonujemy. Tak, ktokolwiek jest zainteresowany z oczyszczenia organizmu z toksyn, tak jak u mnie, złogi były w układzie moczowym, jednak są tu propozycje, jak należy postępować z oczyszczaniem tego układu. Złogi w układzie, w tym pęcherzyku żółciowym, no to z wiekiem takie różne rzeczy się kumulują w naszym organizmie. A
Tylko jedno jest określenie na chorobę, to jest toksemia. Mhm. I należy usuwać toksyny wszelkiego rodzaju. Tak jak i tu u Państwa jest terapia przeciwpasożytnicza prowadzona, przecież jednocześnie niemalże ze wszystkim innym. W trakcie tej przeciwpasożytniczej są te oczyszczania, więc wszystkie te obcogatunkowe białka z zniszczonych pasożytów są na bieżąco, systematycznie też wydalane i to jest, stanowi pewną spójną całość, która po prostu jest nigdzie więcej nieosiągalna, przynajmniej w Polsce. Nie znam innej placówki, a śledzę to i interesuję się od 45 lat, żeby taki był układ tych wszystkich zabiegów, żeby on całościowo ten nasz organizm tak odbudowywał, tak odtruwał, jak odżywiał, jak stosował probiotyki, jak to wszystko było ułożone i tak dużo udzielonej informacji na przyszłość. Drodzy Państwo, nie da się w domu wszystkiego tego zrobić żadnym sposobem. To, co teraz zobaczyłam... To zgadza się. W jednym czasie nie da rady w domu w tym samym roku żyć. Nie osiągnie i nie zrobi. Ale osoby, które u nas odbyli, to praktycznie już później wiedzą, co mogą w domu profilaktycznie zrobić, tak? Żeby poprawić ten stan zdrowia, kontynuację tego zdrowia, czyli jak profilaktycznie można oczyszczać. Tak samo, co udostępniana jest wiedza przez książki, które mój ojciec tutaj opublikowaliśmy, więc każdy może to zakupić w sklepie. Więc warto, myślę, że to wszystko da też, jeżeli ktoś nawet nie ma możliwości finansowej, bo wiadomo, że to nie kosztuje 5 zł, ale mają możliwość zakupienia sobie i skorzystania w domowych warunkach też sobie pomóc, tak? Nieważne, ile kosztuje książka, ważna jest zawarta tam ogromna wiedza, ogromne informacje. Przejrzałam drugą książkę i wiem, że to jest... Nikt przez książek tych dotyczących dziedziny zdrowia jest bardzo wiele. Przez wiele, wiele lat. Ja ciągle myślałam, a pewnie już nie będzie niczego więcej, już to, co sama znam i tak dalej, będzie wystarczające. Okazuje się, że jest następna książka, następna, następna. Ale nikt otwarcie nie udostępnia ludziom takich informacji i takiej wiedzy, żeby oni mogli swój stan zdrowia w domu jakby kontynuować tą działalność, która się odbywa tutaj. Część rzeczy to oczyszczanie, załóżmy, tych organów najważniejszych. Część rzeczy, powiedzmy, takich jak sauna, czy korzystanie w mieście, też to można zrobić. Niektóre rzeczy trzeba robić i można robić dalej w domu. One są konieczne, bo przecież to nie jest tak, że my się na całe życie tutaj u Pana odtrujemy, Aleksandra Chaleckiego, ale ciągle będziemy się z powrotem zatruwać. Więc warto co jakiś czas skorzystać z tego typu terapii, bo rzeczywiście jest to terapia. Ja nie spodziewałam się, że można się tak inaczej zupełnie czuć po tych zabiegach. To jest prawda. Człowiek jest odmieniony. Coraz więcej osób właśnie decyduje się zamiast wakacji przyjechać na jakieś takie salon spa, tak jak u nas tutaj, na detoksykację, poprawienie swojego zdrowia i co roku tak powtarzają. Co dotyczy, jeżeli chodzi o książkę, co Pani wspomniała, że wiele wiedzy zawarto, praktycznie ta pierwsza, druga część, oni zawierają już ponad 90% naszej tutaj metody, które stosujemy. Zostało tylko tam know-how, które musimy zatrzymać, żeby każdy to potrafi też zrozumieć, które wiedzę też przekazać. Ale to, co jest udostępnione, na obecną chwilę praktycznie może skorzystać każdy, tylko chęcie, tak? A wiele osób też zakupi jakieś rzeczy lub zastosuje w domu i później odłoży to na półeczkę, ale niestety na półce to nie pomaga. Trzeba systematycznie to robić, bo jeżeli nawet tutaj osoby, którzy nas skorzystali z terapii, też radzimy później systematycznie o swoje zdrowie dbać. Jeżeli będzie to systematycznie, będzie też poprawa do większego zdrowia, tak? A każdy z nas, który odbył taką terapię tutaj i widzi skuteczność jej i ogromne znaczenie, no to rzeczywiście trudno, żeby on tego nie umiał dalej ocenić i w domu nie robić czegokolwiek. Więc tym bardziej, że będzie miał podręcznik jeden, drugi, trzeci, nie mówmy to w sensie podręcznika, ale książkę, taką o ogromnym kompendium wiedzy, tym bardziej, że zapowiadacie Państwo, że będą jeszcze kolejne książki, mają być do 6, czy jakaś tam ilość, no to już nikt nie może powiedzieć, że on nie potrafi zadbać o swoje zdrowie, ani w takiej przepięknej placówce, tak profesjonalnej jak tutaj, tak wzorcowej, nie do podrobienia, że tak powiem, no bo taki zespół ludzi, tak to wszystko elegancko przebiegające, no to rzeczywiście szczęście wielkie dla Polski, że mamy tutaj takie miejsce, że możemy z tego skorzystać i że możemy sobie to odbudować, to zdrowie. A ponadto mając potem już możliwość przeczytania tych różnych metod z książek i zastosowania w domu, no to nie proszę potem nie mówić, że nie było gdzie zadbać o swoje zdrowie, bo było, tylko kwestia jest taka, żeby to chcieć i zrobić. Chcieć i zrobić. Wiem sama, w domu nie zrobiłabym tego nigdy, bo mam zajęcia takie, i śmakie, i owakie, i potrzebne, i niepotrzebne. Niemniej
Nie jest to możliwe. To jest sprzęt, to są urządzenia, to jest cała tutaj infrastruktura, to jest, są wszystkie te, za przeproszeniem, i baseny, i to, co potrzeba do zrobienia tych zabiegów. Nie jest to w żadnym możliwości takiej pojedynczych robienia tu. Kiedy pan robi 14, 13, patrzysz na kartkę, 14 zabiegów, czy to czasem nie za dużo będzie. Ale dało się wszystko wytrzymać. Były cięższe, były lżejsze, ale nic w życiu nie ma za darmo. Jeżeli chce się zdrowie zregenerować, jeżeli chce się odzyskać, no trzeba coś z siebie też dać. I to zawsze to trzeba dać. Także jesteśmy bardzo szczerze zadowoleni z istnienia tej placówki, że jest ona w Polsce, że jest nie tylko w Polsce, może jeszcze gdzieś będzie. Dziękujemy panu za prowadzenie tak piękny sposób i całemu personelowi, bo rzeczywiście tak jest. No jesteśmy wdzięczni. Ja również dziękuję państwu, jak widzicie państwo, kolejna osoba zadowolona i wszyscy, którzy od nas wyjeżdżają, też cieszą się z pobytu, z poprawienia stanu zdrowia, dlatego serdecznie wszystkich zachęcamy skorzystanie z usługi lub ewentualnie, jeżeli ktoś nie może, oczywiście na naszej stronie też wiele jest informacji, możecie w domu spróbować sobie pomóc, jest wiele tych już dwie książki, inne produkty, które też tutaj udostępniamy, te, które tutaj przede wszystkim stosujemy, te, które tutaj tak naprawdę też sprawdzamy, to jest stosując je na co dzień, dlatego proszę myśleć o swoim zdrowiu, to jest przede wszystkim wasza jakość zdrowia, tak? Jeżeli człowiek jest zdrowy, to jest szczęśliwy. Jeżeli człowiek schorowany, niestety nie jest szczęśliwy. A to jest na dzień dzisiejszy jedna z najważniejszych, nasze na wagę złoto, praktycznie nasze zdrowie. Dlatego serdecznie zapraszamy, życzę wszystkim zdrówkę i cieszymy się, że państwo z nami jest. Tak, ja również pani jeszcze sobie tak? skojarzyłam, jeżeli pan pozwoli. Tak, oczywiście. Miałam wykład kiedyś w Lublińcu i było to dla ludzi ze stwardnieniem rozsianym. Wtedy tam było około 200 osób. I co ja zapamiętałam po powrocie z całego tego wykładu i z tego kontaktu z tymi ludźmi? Człowiek to przeżywa w sposób młodzi ludzie, bo ta choroba dotyczy młodego wieku, 20 kilka lat, 30 i tak dalej na pustkach. I tam wtedy też ktoś inny prezentował takie urządzenie, takie biorezonansowe urządzenie na nisko energetyczne, na wolnozmienne, niskie prądowe pola elektromagnetyczne. Materac taki, powiedzmy, fizjoterapeutyczny. Jak się rozmawiało z poszczególnymi tymi ludźmi, to powiedzieli to, co pan Aleksander przed chwilą. My byliśmy kiedyś bogatymi ludźmi. Mieliśmy dość pieniędzy. Mogliśmy sobie pozwolić na różnego typu rzeczy, ale ta choroba, jak nas dosięgła, to my teraz wydaliśmy wszystkie pieniądze na leczenie, bo szukaliśmy tego wszędzie na świecie, gdzie można to zrobić. A tu już wiemy z YouTube'a, że można u państwa znakomicie to schorzenie jakby poprawić stan zdrowia i go docelowo być może kompletnie wyleczyć. A teraz to my już tylko mamy renty i my już jesteśmy ludźmi bardzo upokorzonymi, bardzo biednymi przez tą nieszczęsną, cholerną chorobę. Bo nie ma tego gdzie w Polsce i oni przeróżne stowarzyszenia mają inne rzeczy. I to jest to, że wszyscy ludzie, większość, każdy z nas, może oprócz tutaj u państwa, bo wy jesteście w tej atmosferze cały czas tego zdrowia i sami, i personel, i wy dbacie o swoje rodziny i to widać naocznie, że to nie jest tak, że pacjent przyjechał, że i pana syn wczoraj zabiegi brał i ktoś, widziałam i tak dalej, że to nie jest, dotyczy to tylko nas, a wy sami czegoś takiego nie robicie dla siebie, robicie. Robimy, bo my tak samo o nasz personel dbamy, tak samo jak o operacjuszu dbamy i oczywiście cało tutaj my o rodzinie też dbamy o swoje zdrowie, bo to jest, bym pokazywał swoim przykładem, że da się i to wszystko, dlatego mówię, profilaktycznie, nie trzeba od razu może na siłę wszystko robić, ale warto w przyszłości stopniowo do tego dochodzić, tak? O tym pamiętać, że to jednakowo decyduje o całym naszym życiu jedno jedyne słowo – zdrowie. Dokładnie. Nie ma zdrowia, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie masz rozkoju, niestety nie człowiek pędzi za pieniędzmi, póki młody, stara się jak najwięcej zdobyć, ale zapomina o tym zdrowiu swoim, coś boli, a to jeszcze wytrzymam, jeszcze przeciw bólowi później wytrzymam, ale później jak już szlak trafi, to niestety później szuka pomocy, a czasami jest później za późno, żeby pomóc, tak? Dlatego wszystkim radzimy wcześniej, zastanówcie się nad swoim zdrowiem, nad swoim bytem. Tak naprawdę, czy wam te pieniądze aż tyle potrzebne, żeby pędzić za nimi kosztem swojego zdrowia? To jest bardzo ważne pytanie na dzień dzisiejszy, które nie doceniają ludzie. Zapominają o tym, nie doceniają w pogoni za pieniądzem tylko i wyłącznie.
A w momencie, kiedy się już te pieniądze wytraciło, kiedy się już jest na wózku, to już się ma rentę. Dobra. A wtedy renta to już nie pozwala na zbyt wiele. I rzeczywiście to całe, wracając z tego Lublińca, takie zapamiętałam to ogromne to przesłanie, że po prostu za pieniądze nie da rady kupić zdrowia i wszyscy to wiedzą. Niestety. I z tych ludzi, których ja wielokrotnie się zetknęłam też, ci ludzie, którzy mają ogromnie dużo pieniędzy, oni są już tak jakby zagmatwani w innym świecie, w innym poziomie, w innej rzeczywistości, że oni zapominają. Wydaje mi się, a proszę pani, ja mam dość pieniędzy, pojadę do Stanów, pojadę tam, dam sobie radę. No i za chwilę wraca, wydałam tyle pieniędzy, 50 tysięcy euro, no ale niestety wracam z tym samym, czym pojechałam, bo to nie była placówka odpowiednia, bo niestety te metody nie były wystarczające. I to, co pan powiedział przed chwilą, niezmiernie ważne, nie czekajmy na to, że aż organizm się uszkodzi do stopnia takiego, że już tylko idziemy za przeproszeniem jak auto całkowicie uszkodzone na szrot. Uszkodzimy system immunologiczny do końca, niekoniecznie da się odbudować. No bo to są pewne techniki leczenia, które powodują bardzo duże uszkodzenie systemu obronnego. Tutaj pana nie poprawiamy. Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli możemy zatrzymać chorobę i dosyć, powiedzmy, nawet w krótkim czasie według medycyny, to bardzo ciężko już później przywrócić wszystkie funkcje, które były nieuszkodzone, tak? Czyli jeżeli zdrowie bardzo zostało uszkodzone przez jakąkolwiek chorobę, to te funkcje przywrócić to praktycznie jak drugi raz się urodzi czasami. Drugi raz się urodzi, niekoniecznie się zdąży. Dokładnie. Więc należy zawsze rzeczywiście mieć na uwadze to, żeby zdążyć. Dobrze. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę i Państwu wszystkim serdecznie dziękuję. Zapraszamy wszystkich serdecznie i polecamy się na przyszłość. Dziękuję bardzo również. Super. Wszystko. Dziękuję również. Super.